Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. A bohaterem nie kto inny, a jak nie Radmor 5102, rocznik 80. Odbiornik przysłany przez pana Bartłomieja, właściciela kolejnego wzmacniacza, kolejnego amplitunera, który będę mu regenerował. Także jest to drugi amplituner Radmor od pana Bartłomieja. Będziemy działać, pełen serwis, pełne strojenie, przywrócenie do stanu jak najbardziej zbliżonego do oryginalnego, także nie wymieniamy skali, zostawiamy skalę. Pan Bartłomiej chce mieć w oryginale i no i bardzo dobrze. Coś się rzuca na pierwszy rzut. Zobaczcie, jaki jest piękny ten panel. On jest po prostu czarniutki, taki grafitowy. Jest to panel oryginalny, bo pytałem się pana Bartłomieja, jest to oryginalny panel, nieregenerowany. No, w bardzo ładnym stanie jest ten odbiorniczek. Super, naprawdę. Wygląd ma przepiękny. Obudowa również nie zniszczona, gałki niewyblaknięte, super. Od razu widzimy, że podświetlenie wskaźników, tu nie widać, bo troszeczkę światło pada, ale podświetlenie wskaźników już widzę, że nie jest oryginalne. Ten się świeci słabiej, ten punktowo w tym miejscu świeci, te również punktowo w tym miejscu, także na pewno już podświetlenie będzie do naprawy. Zobaczmy, czy w ogóle on coś na radio nam szumi, jak słyszymy. Delikatnie. A ten potencjometr. Widzicie, jak on chodzi? Jest krzywa oś. Spróbujemy ją albo naprostować, albo zostawimy tak, jak jest, żeby nie urwać. Oś jest skrzywiona. No faktycznie, jest skrzywiona oś. Dostał strzała. Także to zobaczymy, albo będziemy prostować, albo zostawimy w takim stanie, jak jest. Przełączniki trzeszczą. Wyciszanie działa, dobra. Stroiki działają. Działają, tak. Wszystkie stroiki działają. Ja sobie to przejrzę na początku. Tak jest. No dobra. Zajrzyjmy, co kryje w środku ten odbiornik. To jak prezentuje się w środku. Głowica, z tego co widzę, nie była nigdy otwierana. I nie jest przestrojona. Ja na szybko sobie sprawdziłem i faktycznie nie jest przestrojona, także w końcu będę mógł sobie zdjąć, mam nadzieję, charakterystykę w sensie takim, że sprawdzę sobie zestrojenie heterodyny oryginalnie. Sprawdzę sobie również czułość. Tak na szybko, kiedy dioda stereo mi gaśnie dla dołu, dla góry. I sprawdzimy zestrojenie stereo dekodera. Jak to było w oryginale po tylu latach i jak to się prezentuje po tylu latach używania, nieużywania, stania odbiornika gdzieś tam w różnych warunkach, czy nadal trzyma to parametry, czy nie. Kondensatory niewymienione, tutaj widzę jakieś kondensatory przy wzmacniaczu regulacyjnym wymienione. 33 nano, także coś tu już było działane. Reszta, zobaczymy, jak sobie wyjmę płytki z dołu, ale teraz na szybko sprawdźmy, jak wygląda ta czułość. Zobaczcie, mam mierniczek, zakupiłem sobie Anega, fajny mierniczek, w końcu mam dokładność większą pomiarów, przestrajanie automatyczne, super sprawa. Dobra, ostrość łapiemy i mamy tak, dla 3V mamy 64, 67, dół pasma, sprawdźmy sobie, kiedy dioda stereo nam zgaśnie. Minus 75, jeszcze się pali. Minus 79 dBm. Gasi nam dioda stereo. Ok. Dla 25 V. Sprawdźmy sobie. Dla 25 V mamy 73,24 MHz. I lećmy sobie na szybko również czułość. Minus 78. Zobaczcie. Głowica, pomimo już nieprzestrojona, jest na dolne pasmo, to była zestrojona w miarę równo. Nawet rzekłbym, że bardzo, bardzo równo.
Nie jest to jakaś rewelacyjna czułość, ale nie jest też najgorsza. Także bardzo fajnie, w końcu sobie zdjąłem charakterystykę i wiem, będzie to taki mój punkt odniesienia, czy uda mi się coś poprawić, czy nie. Tak myślę, czy tutaj nie potrenuję troszeczkę, czy na przykład najpierw nie wymienię samych kondensatorów. I nie spróbuję przestroić jej tak, jak jest, na tych samych rdzeniach, bez dokładania pojemności 2,2 piko sprzęgającej filtr pasmowy. Zobaczę, jaką osiągnę czułość. I tak po kolei może bym dokładał. Zobaczę, bo to troszeczkę jest zachodu. Nie chciałbym tutaj też palić ścieżek w tej głowicy. Ale zobaczymy, jakieś testy na pewno sobie zrobię. Ok. Dobra, ja sobie odpalę na szybko jeszcze oscyloskop. Sprawdzimy, jak zestrojony jest stereodekoder. No, jak widzicie, stereodekoder niestety jest do poprawy. Sobie zobaczę. Ustawmy się tak na równo, mniej więcej. Dobra. Lewy, no jak widać, dość słabo. Prawy, przeciwfaza. Separacja jest do poprawy na pewno. Ok. Wyłączmy sobie to. Dobra, ja jeszcze sobie odpalę laptopa i sprawdzimy zniekształcenia. Sprawdzimy sobie jeszcze zniekształcenia. Grzejemy tutaj, ustawmy mniej więcej. O, za dużo. Dobra. Jesteśmy w zerze. Pełna moc. I zniekształcenie, jakie otrzymujemy. 0,7, 0,5. Także szału nie ma. Jeszcze spróbuję. Zróbmy tak. Tutaj troszeczkę. Ok. Ja zobaczę, czy osiągam maksimum sygnału dla tak ustawionego zera detektora. Będzie to trochę trudne, bo stroiki. Tak, uciekam, maleje. Sprawdźmy teraz. Wychodzi, że tu mam maksimum sygnału. O. Teraz mam maksimum sygnału. Zobaczmy, czy coś nam się tutaj poprawiło. Jeśli chodzi o zniekształcenia. Teraz mamy ustawione 0, tak, tak jakby dla maksymalnego sygnału. No i tak, nie, to samo, nawet gorzej. Czyli zero było poprawnie ustawione w miarę. Stereodekoder klapa nadal. Ok. Czyli jak widzicie, po tylu latach, pomimo że nie ruszana była głowica, nie grzebana, no niestety zarówno stereodekoder, jak i cały tor wymaga na pewno strojenia na nowo. Ponieważ jak widzicie, zniekształcenia są niemal równe temu, co mówi specyfikacja, a nawet i wyższe. Stereodekoder ma bardzo słabą separację, także to jest wszystko do poprawy. Ja się biorę za rozkładanie odbiornika, rozkładam panel, wyjmuję płytki, pełne czyszczenie, pełne mycie, wymiana elektrolitów i widzimy się, myślę, już z umytym odbiornikiem i będziemy go stroić.
Tak wygląda zawsze Radmor, gdy jest rozbierany do czyszczenia, do mycia. Tak podejrzewałem, żarówki rurkowe, takie jakie powinny być, tak jak tu, zostały zastąpione zwykłymi żarówkami skalowymi, mocno nadpalone, laminat jest mocno kopcony. To się trzyma na przysłowiowe. O kurcze, wszystko leci, to nic. Żaróweczki oczywiście wszystkie wymienimy do kompletu na rurkowe, oryginalne zamienniki. Pozbędę się tych ulepów, żeby wszystko ładnie świeciło i wyglądało. Teraz idzie Radmor do mycia. Przy rozbieraniu taka niespodzianka. Już były wymieniane tutaj tranzystory. Tu mamy tungsrama. Tu jest para 2N3055 tungsrama. Tu niestety wstawiona beta. Jest to, jak kojarzę, chyba rumuński producent. Jest to jakiś zamiennik. Decyzja do właściciela, czy wymienić na nową parkę sparowane tranzystory w ten kanał. Skontaktuję się z właścicielem. Jak to mówią, klient nasz pan. Można to zostawić, jeżeli działa, jeżeli klient chce. Wymienimy na parkę sparowanych tranzystorów 2N3055 tungsrama, tak jak w kanale lewym, będzie oryginał. Także wszystko do zrobienia, kwestia tylko decyzji klienta. W lewej końcówce, tak jak wspominałem, były tranzystory różnych producentów. Oczywiście usuwamy ten, dajemy tungsrama. Mają one równe wzmocnienia, około 98 wzmocnienie wynosi, także montujemy parę tungsramów w prawym kanale, tak aby wszystko było zgodnie z oryginałem. I lecimy dalej, będziemy sobie składać, damy nową pastę, wyczyścimy starą i czas na składanie. Końcówki już zrobione, wyczyszczone, nowa pasta założona. Na jednym kanale, na drugim kanale również podmieniony tranzystor marki Beta na tungsram. Można kontynuować pracę. Każdy odbiornik, jak jest u mnie, zawsze wymieniam pastę pod tranzystorami mocy. Również pod tranzystorem, z drugiej strony znajduje się tranzystorem od regulacji prądu spoczynkowego. Nowa pasta, wyczyszczenie radiatorów ze starej. Jeśli trzeba, zmieniam podkładki, jeżeli są ukruszone. Jeżeli są tranzystory niedobrane, czyli różnych producentów, wymieniam je na takie same, po to, aby było zgodnie ze sztuką. Nowe żaróweczki rurkowe już na swoim miejscu, zamontowane. Nowe. Będą świecić poprawnie oświetlać skalę. Nie będzie się tu nam nic przegrzewać, kopcić. Także to jest standardowa procedura regeneracji odbiornika. Również takie detale jak prawidłowe podświetlenie wskaźników bardzo dużo wnoszą do ogólnego wyglądu odbiornika po regeneracji. A to żarówki, które zostały wymienione. Zwykłe skalowe. Z dolutowanymi przewodami, tu dwie rurkowe już, jak widzicie, wypalone dość mocno, opary z żarnika na ściance rurki tej szklanej już się osadziły, więc wymiana wskazana. Pozbywamy się druciarstwa, a montujemy oryginały. Tak wygląda płyteczka przed myciem. Te luty, które są, i ta kalafonia, to już były, zobaczcie. Tranzystory przygotowywane. Niestety niektóre pady odeszły wcześniej komuś. Tak wygląda płytka przed czyszczeniem. Zaraz sobie zrobimy szybki rzut, jak wygląda po czyszczeniu, po wymyciu i jaki jest sens tego czyszczenia. Nie tylko zabezpieczenie płytek, ale również estetyka. Tak płyteczka prezentuje się po umyciu, po czyszczeniu z kalafonii i zabezpieczeniu druku roztworem kalafonii. Teraz musi wyschnąć. Dużo ładniej, myślę, wydaje to wygląda.
Jak regenerować, to regenerować. Działam cały czas z głowicą. Wymieniam pojemności, które uważam, że trzeba wymienić. No i zmierzmy sobie tranzystor wzmacniacza wejściowego WC w głowicy. Ale jedną ręką to ja chyba nie dam rady. Zmierzmy sobie tranzystor wejściowy obwodu wejściowego wzmacniacza WC w głowicy telefunkiem BF314, jego wzmocnienie 51, słabiutkie, także podmienię go po to, aby już nie rozkręcać kilka razy głowicy, nie sprawdzać, nie będę testował, nie chcę uszkodzić pól lutowniczych, bo są bardzo ładne, głowica też również nie grzebana, także aby ograniczyć ingerencję, wymieniam go po prostu od razu, nie ma co, to jest za niskie wzmocnienie. 50. Wymieniamy. Zmierzmy sobie kondensator odprzęgający zasilanie w głowicy. Opa, może tak. Pomiar dość długo trwa. Pa, 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 pa. No jak widzimy, taki wynik. Także kondensator do wymiany. I radmurek, a właściwie prace nad nim zakończone. Tak prezentuje się jego środek. Przestrojona głowica. Zestrojony cały tor, płytki umyte, jak zawsze zabezpieczone, ładnie się szklą, ładnie to wygląda, tak jak zawsze wymieniam i stosuję tutaj pastę pod tymi tranzystorami w zasilaczu, kondensatory w zasilaczu wymienione, te dwa zostały, miały bardzo dobre parametry, szkoda ich wymieniać, poprawione gniazda bezpiecznikowe, teraz jest dobry zestyk. Wszystko wymyte, całe szasi, żaróweczki podświetlenia, tak jak mówiłem, wymienione. Programator wyczyszczony, stroiki ładnie chodzą z oporem, tak zwanym masłem. Ja tak lubię, mam nadzieję, że właściciel też tak lubi. Ułatwia to bardzo strojenie, ponieważ one nie są nerwowe. Przekręcają się z lekkim oporem, także fajnie można się wstroić w zero, nie ucieka nam to, nie odstraja się. W głowicy, od razu powiem, że w głowicy tranzystor wejściowy BF314 miał wzmocnienie około 50. Pozwoliłem sobie go wymienić na BF240. Jak to wyszło, jakie wzmocnienia, jaka czułość głowicy, zaraz sobie sprawdzimy. Bardzo fajne są te płytki wszystkie, zachowane są w niezłym stanie. Wszystkie są z jednego rocznika, poza chyba stereodekoderem. Tak. Stereodekoder jest z 81 roku, reszta cała odbiornika jest z 80 roku. Udało się zregenerować potencjometr głośności, nie wymagał on wymiany. Do wartości 5 na skali pracują bardzo współbieżnie, nie bardzo, tylko współbieżnie. Potem delikatnie odjeżdża, więc sobie trzeba to skorygować na potencjometrze balansu. Ale, że to jest głównie użytkowy zakres od zera, powiedzmy właśnie do tych czterech, słucha się, więc pozwoliłem sobie zostawić go, nie wkładać chińskiego zamiennika, ponieważ odbiornik w bardzo ładnym stanie, oryginalny. Panel jest no świetny. Także gratuluję właścicielowi. Bardzo ładny panel, w ładnym stanie, zachowany, nieporysowany. Ja go delikatnie umyłem, odświeżyłem. Wszystkie gałeczki również niewyplaknięte, także polecam właścicielowi, żeby trzymał go z dala od promieni słonecznych. Nie mówię, żeby tu schował go do szafy, tylko to jest do użytku, ale raczej w cieniu, w miejscu zacienionym, nie w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi, żeby nie wyblakł. Dobra. Lecimy sobie standardowo, sprawdźmy sobie, jak wyszedł nasz odbiornik, żeby nie przedłużać. Film dla właściciela, dla was również.
Tak, żeby było coś widać może. Ok, aha, jeszcze generator by się przydał. Dobra, mamy. Ok. Sprawdźmy sobie, wyciszanie na dole działa. Dobra, ustawmy sobie 87,5. Jesteśmy w zerze, 3 V napięcia na heterodynie, także dół pasma zestrojony, żeby nam to nie hałasowało, ja sobie przyciszę. Sprawdźmy czułość, jedziemy, minus 85, minus 90 dBm, sposób piracki, ale później sobie może sprawdzimy czułość przy 400 dB w stosunku sygnał-szum, jaką mamy. To tak na szybko. Jak pamiętam dobrze, chyba było na oryginalnej głowicy minus 77 także dBm, także jest poprawa. Sprawdźmy sobie teraz górę. 25 V mamy na heterodynie. Lecimy na górę. 108 MHz, 25 V. Jesteśmy w zerze. Także fajnie. Lekko przepoprawmy. O, jesteśmy w zerze, 25 V, no super. Jednak te oryginalne trymery fajnie trzymają pojemność. Ładnie można na nich wyregulować górę pasma. Dobra, ja się wstrajam teraz w 100. Sprawdźmy sobie czułość na górze. 108,25. Tak, aby odsunąć się jak najdalej od stacji na 107,8. Żeby nie zakłócała nam pomiaru. I lecimy. Minus 85. Minus 88 dBm na górze. Także również na górze czułość fajna. Dobra. To teraz sprawdzimy sobie stereodekoder i zniekształcenie liniowe. Zobaczcie na potencjał głośności do 5. Jak się zachowuje. Patrzmy na oscyloskop. Kanały idą równo. Jak widać, jedna linia, pokrywają się. I dopiero przy 5 jest skok. O! I pojawia się nierównomierność. Podejrzewam, że związane jest to z odczepem kontur, bo on chyba jest wyprowadzony na środku. Być może on powoduje to, że powyżej tej 5, bo idealnie jak przejdę 5, zaczyna się rozjeżdżać. Także do 5 są potencjometr ma niezłą równomierność. Jest bardzo fajnie, dlatego został. Sprawdźmy sobie zestrojenie stereodekodera. Podam 10 V w RMS-ie na 8 ohmach obciążenia. Oba kanały. Kanał lewy. Kanał prawy. Przeciwfaza. Prawy. Lewy. Oba kanały. Wyłączmy sobie oscyloskop. Zrobimy sobie pomiar zniekształceń. Jesteśmy, jak widać, wstrojeni w zero. Arch wyciśnięte, wyciszanie wyciśnięte. Regulatory barwy na zero. Kontur wyciśnięty. Pełna moc. Dobra. Może, żeby coś było widać. Czy dam radę tak zrobić? Zasłania. Zasłania nam. Może tak. Ok. Włączmy sobie pomiar. Jak widzimy, jesteśmy w zerze. I kanał prawy. Zeszliśmy nawet poniżej 1,1% zniekształceń, kanał lewy 0,2%. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę posiedziałem nad tym. Jeszcze ja bym wyregulował 0, ale chyba zostawmy tak jak jest, nawet 0,8 tam widzę przebija. Dobra. Jeszcze włączmy raz.
Troszkę posiedziałem nad tym zestawem, żeby zestroić peczę. I to powiem wam, co ja zauważyłem. Natomiast ja zauważyłem taką rzecz, że o, arch wciskamy nie ma odstrojania się, więc jest idealnie w zerze ustawione zero mechaniczne. Wyciskam arch, te same zniekształcenia, także jest ok. No dobra, ale kontynuując wątek. Co ja zauważyłem? Zauważyłem taką rzecz, że gdy w jednym kanale zejdę bardzo nisko ze zniekształceniami, nawet poniżej 0,1%, jak tu widzicie, 0,8, a udawało się mi zejść do 0,05, przepraszam, do 0,05, 0,08, to niestety w kanał drugi ma lekko podwyższone te zniekształcenia. Jakbym nie kombinował, jakbym nie stroił, tak zawsze jeden kanał delikatnie jest wyższy. Dlatego po dłuższych walkach pozostawiłem to tak, jak jest. A zaraz wam pokażę dlaczego. Sygnał z generatora mamy minus 45 dBm. Zjedźmy sobie sygnałem do około 55 dBm. Zobaczcie na zniekształcenia. Wyrównują nam się one. Mamy po 1/10 w obu kanałach. A jakbym jeszcze pokombinował z zerem, delikatne ruchy, to zejdziemy. No, dobrze było. 0,08. 0,08 w obu kanałach. Dynamika na poziomie 53 dB. Zjedźmy sobie jeszcze niżej z sygnałem. Nadal utrzymują się te zniekształcenia. No to jedźmy dalej. Sprawdźmy sobie, kiedy zgaśnie nam nasza dioda stereo, czyli zbadajmy sobie naszą czułość. Jeszcze troszeczkę się odsunę. O, mamy widok na wszystko. Mamy diody stereo. No to zjedźmy sobie do minus 80 dBm. Minus 80 dBm. Zero nadal pozostaje w zerze. Zniekształcenia mamy na poziomie 0,04. Kurde, co ja dzisiaj? 0,4. Dynamika SNR ponad 40 dB. Widzimy, że zero nam troszeczkę odjechało. Włączmy sobie arch, żeby nam dociągnął arch. Lub zróbmy to manualnie. Procedura badania czułości pozwala na takie coś, że można w trakcie zmniejszania sygnału delikatnie dostroić. I zobaczcie, przy minus 82 mamy nadal 42 dB stosunek sygnał-szum. Czyli spróbujmy jeszcze zjechać o 1, minus 1 dB. Mamy 41 nawet jeszcze. Spróbujmy odjąć. Minus 84 dB. I jak widać 40 dB sygnał szum. To jest nasza czułość stereo. Tyle wynosi. Sprawdźmy sobie, ile w tym zestawie wyszła nasza czułość tak naprawdę. Minus 84 dB. To jest 14,1 mikrowolta. To jest nasza czułość naszego zestawu. Czyli znacznie poniżej tego, co zaleca producent, co producent mówi, że ma być. Te głowice ekranowane, według mojego doświadczenia, może małego, ale jakiegoś tam, według mnie są lepiej, mają wyższą czułość na pewno. Lepiej się przestrajają. Dla mnie są one wygodniejsze w przestrajaniu. Łatwiejsze, bardziej stabilne. Nie ma żadnego wzbudzania się, jak to ma miejsce w płytkach w głowicach jednopłytkowych. Że nam się wzbudza na niskich częstotliwościach, odstraja się przy arch. Tutaj zobaczcie, sygnał jest już niewielki. Wciskam arch, nie ma żadnego odstrajania, nie ma żadnego bujnięcia. Wyciszanie również. Wszystko działa tak się należy. Także ja bardzo lubię te głowice, wolę je, szczerze powiedziawszy, no przestrajać jak jednopłytkowe. Sprawdźmy jeszcze raz te zniekształcenia. Skorygujmy 0. Zobaczcie, nadal jesteśmy poniżej 0,7% zniekształceń. SNR powyżej nawet 40 dB. Minus 84 dBm sygnał
na głowicę wchodzi przez symetryzator, który zapewne też tłumi coś, więc tak naprawdę ten sygnał docierający do głowicy jest jeszcze troszeczkę niższy. Minus 85, czy jeszcze złapiemy? Minus 85 dBm tak naprawdę. To jest nasza czułość, czyli około 10 mikrowolt, 12 mikrowolt. Super. Tu nam 0 odjechało, wstrójmy się w 0. Jesteśmy wstrojeni w 0. Ciekawe jest to, że przy silnym sygnale na głowicę jeden kanał zdecydowanie ma wyższe zniekształcenia. Być może głowica jest tak czuła, jest zbyt być może czuła, że dochodzi do lekkiego przesterowania. Chociaż to nie jest jakaś wielka, nie jest to jakaś wielka różnica, bo 0,1% większe zniekształcenia to nie jest nic nadzwyczajnego. Ok. No i znowu mamy 8 setnych, 7 setnych. Przy minus 405 mamy 10, 1 dziesiąta do 2 dziesiątych. A jak jeszcze zwiększę sygnał na głowicę, zniekształcenia wzrastają o dziwo. Czyli dochodzi do przesterowania głowicy. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak nasza głowica odbiera na antenie zewnętrznej przez symetryzator. Arch, zobaczmy, dociąga z lewej, z prawej, sorry, dociąga z prawej, z lewej, dobra, ja przyciszę, żeby cichutko coś nam grało, lecimy. Może na wyciszaniu. Jest tak czuła ta głowica, że na antenie zewnętrznej praktycznie każda stacja sygnał maksymalny, aż odbija się ta wskazówka. No fajnie pracują te stroiki po zastosowaniu smaru spowalniającego. Nie kręcą się tak delikatnie, tylko z lekkim oporem. Fajnie można, zobaczyć, zero sobie fajnie można dociągnąć i stoi. Ok, jak widać na antenie działa. Ja może podepnę, zobaczcie, dwa krokodylki. Sprawdzimy, jak na takiej antenie w piwnicy, czyli dwa. Złączę dwa krokodylki. O. Złączam dwa krokodylki jako antenę. Zobaczymy, jak na takiej prowizorycznej antenie nam to odbiera. Czy nam cokolwiek odbierze? No proszę. I to całkiem nieźle w stereo. I mamy w piwnicy, daleko od nadajników. I mamy kolejną w stereo. I kolejna. Arch działa na antenie również. Coś na górze znajdziemy. Jest. Dobra. Sensory działają. Wszystko ok. Jeszcze tylko jako ciekawostka podpiąłem znowu antenę zewnętrzną i zobaczcie. Sygnał bardzo przyzwoity. Słowacka stacja.
oddalony nadajnik ode mnie około 200 km i odbieram na antenie zewnętrznej. Także Głowica jest naprawdę bardzo czuła. No powiem, jestem w szoku, bo tej stacji generalnie łapałem z delikatnym szumem, słaby sygnał, a tutaj całkiem przyzwoity sygnał. Trzeba być opatrzny, a hlavne aj keď napríklad ľudia behajú a nemajú rúško, lebo naozaj tu sa ťažko zi. No, super wyszła Głowica. Generalnie cały odbiornik bardzo fajny, w ładnym stanie zachowany. To co mówiłem, zobaczcie sobie jeszcze rzut z daleka. Ja go oczywiście teraz jeszcze potestuję w domku, 2-3 dni pogra, zanim odeślę do właściciela, tak aby być pewnym, że wszystko jest ok. Żegnam się z wami na ten moment. Skręcam odbiornik. I do następnego. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam was.